Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku Vbloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy mówić o Cingulum. Cingulum po prostu z języka łacińskiego znaczy to tyle co pas, pasek. Jego zadaniem ze strony praktycznej jest po prostu opięcie zbyt szerokiej alby, żeby ona przylegała do ciała kapłana. Należy pamiętać również, to czytamy w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, w którym parę odcinków temu zachęcałem do przeczytania tego, że jeżeli alba przylega do ciała kapłana, można nie używać wtedy tego cingulum, czyli paska. W każdym innym wypadku należy go używać. Cingulum przepasujemy się w połowie naszego ciała. W ten oto sposób, najlepiej zbierając z tyłu materiał alby. Tak oto wtedy mamy, przepasowujemy się, pętelkę, przez tą pętelkę przekładamy drugi koniec cingulum, ustawiamy ją na środku, zaciskając mocno i z tyłu układając albę. Podczas zakładania cingulum również wypowiada się modlitwę. Przepacz mnie, Panie, sznurem czystości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej pożądliwości, abym w strzemięźliwości i czystości serca mógł Ci coraz lepiej służyć.